Cześć, witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek poświęcony malowaniu Tygrysa Jedynki. Jest to pewien mój projekt, który już zacząłem jakiś czas temu, a finalizację tego projektu będziecie mogli oglądać u mnie na kanale. Dzisiaj zajmiemy się malowaniem Tygrysa, przynajmniej tyłu. Zobaczymy, co tak naprawdę wyjdzie z częścią frontową. Jest to projekt, który zakłada dwie platformy transportowe, dwa tygrysy, czyli jeden przekrojony i jeden cały, tak samo platforma transportowa i do tego diorama tematyczna. Tak więc nie przedłużając, zabieramy się do malowania. Na model nałożymy farbę jako podkład XF9 Red firmy Tamiya. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy zabawę.
Tak przygotowany model odstawiamy w tej chwili do wyschnięcia i dopiero będziemy mogli malować dalej. W międzyczasie jeszcze uzupełnię te oto miejsca o paski taśmy maskującej, tak samo w tym miejscu, żeby po prostu było odcięcie od bazy. Model został przeze mnie już przygotowany, tak jak mówiłem, oklejony w tych oto miejscach. Teraz nałożymy kolor główny. Będzie to farba firmy MIG Dunkelgelb o symbolu AMIG, myślnik 0010.
Tak się prezentuje skończone malowanie jednej z dwóch części modelu Tygrys. W kolejnym materiale pomalujemy front, a dopiero będziemy mogli na sam koniec zalakierować model i tak naprawdę dalszym etapem będzie malowanie detali oraz gąsienic. Tak więc zapraszam do kolejnego materiału.